zrobi się rad. Nie mam tego prezentacji roku ubiegłego, nie wiem z tym. Ale jest jeszcze dużo do zrobienia, z czego jestem niezadowolony, więc chciałbym Państwu powiedzieć. Kiedy dowiedziałem się, że Pani Wiceprezydent mówi i tłumaczy się rowerzyście, którzy chce jeździć w zimę po pętli i proponuje, żeby tą pętlę również odśnieżać, tak jak chodniki, to jestem zdziwiony, bo mieszkam tutaj i wiem, jak tutaj jest odśnieżone w zimę. Dzieli nas wiatr, można powiedzieć, z miastem. Ten wiaduk jest zakarty. Znaczna część błota śniegowego, wiaduk jest w pierwszej kolejności odśnieżania. Część tego błota jest przerzucona na chodnik. Różnie bym, po 3 dniach, po 10 dniach, to padł śnieg. Chodnik na wiadukcie przy ulicy Płockiej, bo kiedyś dzwoniłem do miasta, to mnie pytano, na którym wiadukcie, faktycznie wiaduktów tam przybyło. Więc chodzi o wiadukt na Płocku. Tam musi być odśnieżany. Pieszych może jest coraz mniej, ale są piesi. I naprawdę dla bezpieczeństwa. No już z panem rozmawiałem, to był maj, kiedy u pana byłem w gabinecie, rozmawiałem o zejściach z wiadukta. Zostawiłem panu zdjęcie. Do dzisiejszego dnia nic się nie zmieniło. Tak jak była poślawa, ta barierka, tak jest poślawa. Przy Młynackiej. Zniszczona została całkowicie przy ulicy Fabrycznej. Ludzie w podeszłym wieku potrzebują czegoś się przytrzymać. Dym da się, bo się przewdzewiały rurki na dole. Wiadukt i te sprzątanie tego wiaduktu. Ja wiem, że zaraz usłyszę o tym, że to jest Mława, że to jest Generalna Dyrekcja Dróg. Panie Prezydencie, tak nie może być. Tak jak odśnieżanie, tak jak sprzątanie. Kiedy trzeba, to trzeba sprzątać. Totalny bałagan. Jeszcze raz pana proszę o to, żeby była jakaś regularność. Przechodzę przez Park Marii Konopnickiej, co piątek są worki ustawione świeże. Wcale nie jest tak daleko. Te same osoby mogą zrobić to na tym odcinku i gdzieś ustawić te 2 worki. Niech to stoi w workach, ale niech będzie posprzątane. Jeszcze pan obiecał, że będzie pan miał ten objazd po dzielnicy. Wie pan, trudno jest uwierzyć w to. Dlaczego do tej pory urzędnicy państwo nie widzą? Braku światła, jakiegoś zagrożenia. W zeszłym roku cały czas była walka z oświetleniem. Albo nie świeciło się na Mazowieckiej, albo wzdłuż Płockiej przy Fanarze. Teraz się nie świeci vis-a-vis Cedrowy. Właścicielem tego odcinka jest Cedrowy. Więc trudno nam jest dzwonić o to, że... A już się zdarzył tragiczny wypadek na bramie wjazdowej Cedrowy. Brak światła również na ulicy Żurawskiego. Proszę zgłaszać. Panie Prezydencie, zgłaszamy po kilka miesięcy i nic się nie dzieje. Na ulicy Żurawskiego ciąg zatoczek, jedna lampa. 4 miesiące dzwonię, proszę o pomoc administrację spółdzielni mieszkaniowej. Też nic nie wskórają, bo ja sam może nie... Już też o tym panu mówiłem i państwu też o tym mówiłem, że ja chciałbym mieć takie szerokie kompetencje i takie narzędzia, żeby decydować o tym, czy na drodze krajowej numer 60 światła działają, czy nie działają, ale o tym nie decyduję. I my możemy jedynie, jak mamy tego typu postulaty od państwa, to jedyne co robimy, to kontaktujemy się od razu z zarządcą i prosimy o interwencję w tej sprawie, tak? W przypadku tutaj tego terenu przy Cedrowie, to także jest ten sam problem z innym zarządcą niż miasto. Więc my te sprawy przekazujemy od razu. Natomiast takie, a nie inne mamy prawo i ja nie jestem w stanie nakazać innemu zarządcy, bo nie mam do tego narzędzi. Ja mogę nakazać swoim pracownikom, żeby jakąś sprawą się zajęli. Więc też prośba o zrozumienie tego tematu i tej sprawy, ale my to przekazujemy. Te zejścia też zostały przekazane, o których rozmawialiśmy. Była też mowa o tym, że pan postara się, żeby to takie prowizoryczne, zrobione z kostki chodnikowej to przejście, żeby wróciło na miejsce ulicy spokojnie zrobione, żeby było zrobione tak, jak rozmawiałem, dzisiejsze warunki. Rozmawiałem o tym z inżynierią miejską i też mi przedstawiono, że nie ma takiej możliwości właśnie ze względów własnościowych w tym przypadku. Więc to